działalności społecznej, którą barwą większych od kilku lat wykonuje samodzielnie jako działacz społeczny i założyciel Towarzyszenia Otwarta Wieliczka, starając się zachować rzetelność i staranność, mając na celu dobre okoliczności społeczności, a to czyn realizujący znamiona występku z artykułu 212 paragraf 2 Kodeksu Karnego warunkowo umarza wobec oskarżonego Piotra Marca na okres jednego roku próby. W punkcie drugim na podstawie artykułu 67 paragraf 3 Kodeksu Karnego orzeka wobec oskarżonego obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz oskarżyciela prywatnego Bartłomieja Krzycha w kwocie 1 tysiąc złotych. W punkcie trzecim na podstawie artykułu 67 paragraf 3 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 72 paragraf 1 punkt 2 Kodeksu Karnego zobowiązuje oskarżonego do przeproszenia oskarżyciela prywatnego Bartłomieja Krzycha poprzez opublikowanie w terminie 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się wyroku na portalu Facebook na swoim koncie, na którym umieszczono zostało oświadczenie z dnia 16 grudnia 2021 roku pisemnego oświadczenia następującej treści. W związku z oświadczeniem z dnia 16 grudnia 2021 roku przepraszam pana Bartłomieja Krzycha za treść zawartą w tym oświadczeniu. Było ono wyrazem wyłącznie mojej własnej opinii, zaś osoby widoczne na dołączonym zdjęciu były jedynie uczestnikami spotkania, które miało miejsce w dniu 13 grudnia 2021 roku. I w punkcie czwartym na zasadzie artykułu 628 Kodeksu Postępowania Karnego zasądzał do oskarżonego kwotę 300 zł na rzecz oskarżyciela prywatnego Bartłomieja Krzycha tytułem poniesionych przez niego kosztów procesu. Proszę usiąść, sąd przedstawi teraz ustne motywy wydanego orzeczenia. W ocenie sądu, jeżeli chodzi o zarzut, który został postawiony w tej sprawie, to po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd miał wątpliwości, że tutaj mieliśmy do czynienia z treścią pomawiającą i treścią tutaj, która narażała oskarżyciela prywatnego na poniżenie go, utratę zaufania w opinii publicznej i to utratę zaufania potrzebnego dla działalności społecznej, którą niewątpliwie on wykonuje. Tutaj, jeżeli chodzi o treść tego zarzutu, sąd zmodyfikował tą treść, przyjmując jeszcze wprost, że nastąpiło to za pomocą środków masowego komunikowania, ale przede wszystkim w zakresie tego, że jak wskazał w prywatnym akcie oskarżenia oskarżyciel, że jest on szkolony przez służby bezpieczeństwa do szerzenia dezinformacji, a tutaj należy wskazać, że chodziło o technikę stosowaną, która wywodzi się z najlepszych czasów służb bezpieczeństwa. Tutaj, jeżeli chodzi o to postępowanie, należy wskazać, że w swoich wyjaśnieniach tak naprawdę oskarżony w zasadzie tutaj, na co sąd zwraca uwagę już w trakcie prowadzonego postępowania, próbował odbierać zarzuty, ale przedstawiając de facto taką linię obrony, zarzucając oskarżycielowi prywatnemu cały czas jakieś kwestie, to, że nie prowadzi on działalności. Jednocześnie powiedział, że nie zna on jego działalności. Tutaj w tym zarzucie zostało wskazane w tym oświadczeniu z 16 grudnia 2021 roku, że nie prowadzi on żadnej działalności. Jednocześnie tutaj obrońca oskarżonego przedłożył różne pisma, które artykuły oskarżyciela prywatnego, z których jednoznacznie wynika, że prowadzi on działalność społeczną. Tutaj również ten oskarżyciel prywatny dołączył tutaj pismo, które Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował w związku z jego inicjatywy. Wskazał, że brał również udział w budżecie obywatelskim, także niewątpliwie ta działalność społeczna jest prowadzona. Jest on założycielem stowarzyszenia, w związku z tym spotyka się z ludźmi. I tutaj jeszcze należy podkreślić jedną rzecz. Oskarżony wskazywał, że od 11 lat w każdy poniedziałek nie przyjmuje obywateli, nigdy nie widział tam Bartłomieja Krzycha, nigdy również nie spotkał go na żadnych spotkaniach kulturalno-historycznych. Wskazując, że tak naprawdę nie wiadomo skąd on się wziął, że nagle tutaj walczy o lud. Należy jednak podkreślić, że tutaj kwestia jest tego, że tak naprawdę każdy może prowadzić działalność społeczną i jakby fakt, że nie brał udziału we wcześniejszych jakichś wydarzeniach czy zgromadzeniach, tutaj w zupełności nie przesądza tego, że ktoś nie prowadzi działalności społecznej. Tak naprawdę należy zauważyć, że każda osoba może prowadzić swoją własną działalność społeczną i nie musi mieć nawet kontaktu z inną osobą, która również taką działalność prowadzi. Sąd jakby tutaj nie ukrywa, że obie strony postępowania taką działalność prowadzą. Tutaj oskarżony zwraca uwagę na swoje jakby wyróżnienia, na swoje odznaczenia, jednak to nie było przedmiotem tej sprawy. Należy zauważyć, że tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z opinią
oskarżonego i opinią jego własną. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestię tego zdjęcia, które było załączone do oświadczenia, pochodzi ono sprzed 3 dni, zanim to oświadczenie zostało umieszczone, opublikowane na portalu Facebook. I tutaj sam oskarżony mówił, że były to osoby, które wzięły udział w spotkaniu 13 grudnia, nie zgadzając się tak naprawdę z tymi kłamstwami, które dotyczą stanu wojennego. Taka była też wyjaśnień oskarżonego. Niemniej jednak tutaj myli się oskarżony, jeżeli twierdzi tak naprawdę, że było uprawnione opublikowanie tego zdjęcia pod tym oświadczeniem, aby oświadczenie było jego własną opinią. Owszem, był tam cytat, tak jak później oskarżony wyjaśnił. Niemniej jednak nie było wskazane, że jest to cytat jakiejś osoby, która jest na tym zdjęciu. Niemniej jednak sam oskarżony wskazał, to była moja opinia, a te osoby zgadzają się z moimi jakby postulatami politycznymi. Jednocześnie przez sam ten fakt, że ktoś zgadza się z czyjąś linią, z czyjąś poglądami politycznymi, jakby nie wynika sama zgoda na to, że może on publikować wizerunek tej osoby, tak naprawdę wielu osób, pod takim oświadczeniem, które pochodzi z późniejszego okresu, niż zostało zrobione zdjęcie. Także tutaj jakby ta treść opublikowania tego zdjęcia może sugerować, że wszystkie te osoby, które są na tym zdjęciu, tak naprawdę podpisują się pod tym oświadczeniem, ponieważ tak zakłada logika, oświadczenie życiowe, że jeżeli mamy jakieś oświadczenie, na tym jest jakieś zdjęcie, to zazwyczaj są to elementy, które się łączą, to znaczy zdjęcie na przykład pochodzi z dnia oświadczenia, czy figurują na nim osoby, które zgadzają się z tym oświadczeniem. Niemniej jednak tutaj takiego wniosku, patrząc na to oświadczenie, z tym zdjęciem postawić by nie można po tym przeprowadzonym postępowaniu dowodowym. Tutaj należy również zaznaczyć, że składając swoje wyjaśnienia, tak naprawdę oskarżony kwestionuje jakby to, że Bartłomiej Krzyk mógł jakby to w celu jakby działając ku dobru społecznemu, tak naprawdę poddać go krytyce, ponieważ należy zauważyć, że tutaj niewątpliwie, jeżeli chodzi o artykuły Bartłomieja Krzyka, to tutaj poddaje on krytyce działaniem osoby publicznej, jaką niewątpliwie jest tutaj w tym środowisku lokalnym w Wieliczce pan oskarżony, pan Piotr Marzec. I tutaj oskarżony wskazywał, że jakby odpowiedź, to oświadczenie, które opublikował on 16 grudnia 2021 roku, była to odpowiedź niejako na te zarzuty, które tutaj on wyciągnął z tych artykułów pana oskarżyciela prywatnego, i że to była jego tak naprawdę obrona. Niemniej jednak zauważyć należy, że tutaj te słowa, które zostały użyte w tym oświadczeniu, tak naprawdę nie mogłyby tutaj być uznane za linię obrony. Tak naprawdę również oświadczenia oskarżonego sugerowały, że ma on jakieś własne pretensje do oskarżyciela prywatnego, chociaż nie wyraził ich w sposób przewidziany prawem, to znaczy składając na przykład prywatne oskarżenia. Niemniej jednak tutaj należy zauważyć, że tutaj postępowanie toczyło się z oskarżenia pana Bartłomieja Krzyka przeciwko panu Piotrowi Marcowi i na tym należało się skoncentrować. Oczywiście okoliczności takich spraw zawsze są szersze, to było, jest zawsze szersze. Niemniej jednak nie możemy badać kwestii na przykład za 70., 80., co tam się wtedy działo, jak ktoś ma opinię na tamten temat, albowiem to nie jest przedmiotem tego postępowania i w takim razie jakby nigdy nie wyszlibyśmy z tego postępowania, które się toczy. I tutaj należy zauważyć, że również z tej przyczyny sąd oddali te wnioski dowodowe, albowiem jakby wyjaśnienia oskarżonego zmierzały ku kwestiom oceny, kwestiom przedstawienia opinii. Niemniej jednak już same zgłoszone wnioski dowodowe na okoliczność zachowania oskarżyciela, czy też tego, co publikuje on w innych swoich publikacjach, artykułach, tak naprawdę nie miało znaczenia w tej sprawie. Należy zauważyć, że nie badamy tego, co robi oskarżyciel prywatny. Oczywiście, o ile te artykuły są, zauważył, że mogą mieć znaczenie, dlatego że rzeczywiście prowadzi on taką działalność, to jednak one nie były przedmiotem tej sprawy, przedmiotem czynienia ustaleń faktycznych w tej konkretnej sprawie. I należy tutaj jeszcze zauważyć, że niewątpliwie jako taki działacz społeczny, co prawda niezależny, co prawda może na skalę taką lokalną, niemniej jednak tutaj było możliwe dokonanie czynu z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego, albowiem oskarżyciel prywatny również ma kontakt, tak jak oskarżony, z obywatelami, może w mniejszym stopniu, może nie pełni funkcji w jednostkach samorządu terytorialnego. Niemniej jednak jest tutaj znany opinii publicznej, tak jak on to wskazał, bo ludzie do niego dzwonią, pytają, spotyka się on z mieszkańcami, ktoś ma jakieś pismo, ma jakiś problem, to dzwoni, kontaktuje się z panem oskarżycielem i tutaj niewątpliwie w ocenie sądu mógł on się poczuć jako osoba,
takie treści przedstawił, tak naprawdę działając na wskazał w obronie koniecznej, to co najmniej w ocenie sądu godził się, że takie sformułowania mogą tutaj poniżyć w opinii publicznej na utratę zaufania, narazić oskarżyciela prywatnego. I należy zauważyć, że tak naprawdę łączenie czyichś technik, stylu pracy z agenturą, ze służbami bezpieczeństwa tak naprawdę tutaj może sugerować, że ta osoba tak naprawdę takimi technikami posługując się, tak naprawdę przynależy do pewnej grupy, która nie jest zbyt pozytywnie, w ogóle pozytywnie odbierana. I tutaj należy jeszcze zauważyć, że co do kwestii tego, że w czyichś ustach tak naprawdę obelga lub chwała, nie jest to również treść, która jakby w najlepszym świetle stawia daną osobę, która jest adresatem takiego sformułowania, również co do tego, że prowadzi grę na skłócenie wszystkich środowisk. To, że ktoś na przykład składa wniosek do takiego czy innego podmiotu z takim bądź innym postulatem i nie godzi się z tym na przykład oskarżony, czy też nie musi wspierać takiej inicjatywy, tak naprawdę nie może prowadzić do postawienia takiej opinii, która może być krzywdząca tak naprawdę dla drugiej osoby. I tutaj w ocenie sądu te wszystkie jakby dolegliwość tych sformułowań w ocenie sądu doprowadziła do przyjęcia zamiaru wynikowego, ewentualnego, a zatem tego, że oskarżony co prawda nie chciał popełnienia tego czynu, niemniej jednak przewidując, że może tak się właśnie stać, że te oświadczenia mogą być dla kogoś krzywdzące, narazić go na utratę zaufania w opinii publicznej, może tak naprawdę na to się godził. I tutaj sąd przyjął, że celową reakcją jest warunkowe umorzenie postępowania, albowiem oskarżony jest osobą niekaraną w swoim całym dotychczasowym życiu i to tak naprawdę uzasadniało postawienie tej pozytywnej prognozy kryminologicznej wobec niego, że takie postępowanie już nie przydarzy się. Tutaj tak naprawdę zagrożenie ustawowe karą pozwalało na warunkowe umorzenie tego postępowania. Należy zauważyć, że również jeżeli chodzi o kwestie winy i społecznej szkodliwości, to były one nieznacznie niższe niż tak jak wymaga, czy tak jak wskazuje przepis, że tutaj jeżeli mamy warunki z artykułu 66 paragraf 1 kodeksu karnego, a mianowicie oskarżony w swojej opinii, w swoim zamyśle działał w obronie koniecznej, tak naprawdę chciał odeprzeć jakieś zarzuty, które przyjął, że zostały mu postawione przez dwa większe w jego artykule. I tutaj w ocenie sądu miało to nieznacznie wpływ na właśnie stopień winy społecznej szkodliwości na korzyść oskarżonego, co pozwalało warunkowo umorzyć to postępowanie. Należy również zauważyć, że wobec tej niekaralności oskarżony nie był niekarany za przestępstwo umyślne i to jest ten warunek, o którym już mówimy w przypadku artykułu 66 kodeksu karnego. I jeżeli chodzi o kwestię okresu próby, sąd wymierzył go jako na wysokość minimalną, to znaczy jeden rok. W ocenie sądu nie ma podstawy, nie ma potrzeb, aby w dalszym ciągu niż tylko jeden rok tak naprawdę monitorować zachowanie oskarżonego i tutaj w ocenie sądu będzie to wystarczająco. Sąd dodatkowo mając na uwadze też artykuł 67 paragraf 3, a zatem, że tutaj należy zasądzić obowiązek naprawienia szkody bądź zadośćuczynienia, a w razie niemożliwości zasądzić na wiązkę, sąd orzekł na wiązkę na rzecz oskarżyciela prywatnego za to poniesioną jakby krzywdę całą związaną z tym z publikacją tego świadczenia 16 grudnia w kwocie 1 000 zł. Ocenie sądu będzie to wystarczające, wesprze tą reakcję i tak naprawdę przyczyni się do pozytywnego spełnienia okresu próby. Sąd dodatkowo w punkcie trzecim zobowiązał oskarżonego do przekroczenia oskarżyciela prywatnego, wskazując tutaj termin 2 tygodnie od uprawomocnienia się wyroku i tutaj na portalu poprzez publikację na tym portalu Facebook, na koncie, na którym zostało umieszczone to oświadczenie z 16 grudnia, pisany przeprosin i tutaj tej treści, która została wskazana w wyroku i tutaj w ocenie sądu również będzie to wystarczające, również z odniesieniem do tego, że te osoby były jedynie obecne na tym spotkaniu 13 grudnia, to będzie wskazywało również na to, że nie godziły się one na tą publikację i to zdjęcie jakby nie wiązało się z opinią prywatną pana Piotra Marca. I w punkcie czwartym zasądził od oskarżonego kwotę 300 zł, czyli tych zryczałtowanych wydatków postępowania, które uiścił Bartłomiej Krzych, nie wnosząc prywatne do oskarżenia. I jeżeli chodzi o ten wyrok, ja jeszcze wskazuję, że on nie jest prawomocny, on może zostać zaskarżony, ale w tym celu należałoby najpierw w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego złożyć pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie go wraz z odpisem wyroku, a następnie w ciągu 14 dni
od dnia ich otrzymania można by wnieść apelację do Sądu Okręgowego w Krakowie, 4 Wydział Karny Odwoławczy za pośrednictwem tutejszego sądu. Czy wszystko jest zrozumiałe? Tak. W takim razie bardzo panu dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Do widzenia.